Dzień dobry, kochani. Dzisiaj dzień 15, prany z rana. Dzisiaj chciałabym mówić o czymś takim jak pewność, że masz to już w garści. Czasami jest tak, że jak wypracowujemy sobie jakiś nowy nawyk, idzie nam dobrze, załóżmy tydzień, drugi, jak u mnie już drugi tydzień, i myślimy, że już to mamy. I myślimy, że już nie musimy być tacy ostrożni, że mamy już to w garści, że tak, że w ogóle tyle dni nam się udało, więc na pewno to już jest nasze. To jest taka uwaga dla Ciebie. Jeśli tak myślisz, to uważaj i bądź ostrożny, dlatego że umysł zwodzi nas nieustannie. I na wypracowanie nawyku trzeba troszkę więcej czasu. Niektórzy mówią 21 dni, ja sobie wyznaczyłam 100 dni. Więc nie bez powodu jest taka, wyznaczyłam sobie te 100 dni, bo wiem, ile czasu potrzeba, żeby naprawdę coś w naszych umysłach i w naszym systemie zachowań się utrwaliło. Więc taka wskazówka, nie daj się zwieść. Nie da się zwieść temu, co ci umysł podpowiada. On chce ci pomóc. On jest dobry, naprawdę. Umysł ma dobre intencje. Jednak na początku, zwłaszcza kiedy próbujemy wdrożyć coś nowego, on jest wystraszony, bo nie wie, co to jest. Więc dajmy mu trochę czasu. Musimy być wtedy podwójnie cierpliwi. Zwłaszcza, kiedy to są początki, kiedy myślimy, że już to mamy. Okej? Okay? To jest taka wskazówka ode mnie, moja obserwacja i to, co widzę w ogóle w świecie. Więc może z tego skorzystacie. Tymczasem cudownego dnia dla Was, bo już wstaję. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pa, pa.